Dzisiaj elektryczna sobota, czyli co? Najtańszy elektryk, jaki jest na rynku. Słyszycie, jak się kierownica kręci? A, on ten dźwięki już wydaje. Strasznie jestem blisko kamery, wiem. Sorry. Ale tak jest ten sprzęt wykonany i strasznie się wysoko siedzi. Od razu będę wam zdawał pierwszą moją relację i pierwszą informację, jaką wymagałoby podać. To jest cena tego samochodu. Cena tego samochodu, jak mi tutaj... Może się jakoś oddalę, żebym aż tak was nie straszył swoją mordą. Cena tego samochodu, jak tutaj rozmawiałem z osobą, która mi go wydawała, jest arcyatrakcyjna, a mianowicie ma kosztować ten samochód elektryczny 70 tysięcy złotych Polski. I z tego, co się orientuję, jakoś wystartował teraz but w podłogę. Przyspieszenie trochę będziemy chyba mierzyć kalendarzem, ale sprawdzimy. Konie mam mojego Dragiego ze sobą, tak więc na 4 dni w sumie mam ten samochód, tak więc potestujemy go, jak jeździ. Tu jest trochę wąsko, w ogóle tak... Czuję się, jestem odsunięty na maksa, jeszcze chciałbym być bardziej odsunięty, nie wiem, z czego to wynika. I teraz tak, wracam do tej ceny. 70 tysięcy kosztuje taka wersja podstawowa samochodu. Jakiś tam mam folderek, tego też go sobie przejrzymy z parametrami, jak one wyglądają. No nie jest żwawo. I wystartował program dopłat i w programie dopłat wygląda sprawa tak, że 18500 jest dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli takie 70 minus no, te 18500 to wychodzi deczko ponad 50 tysięcy, a jak jeszcze jesteście posiadaczami karty dużej rodziny, to z tego co widziałem, to ten program dopłat będzie wyglądał tak, że dostaniecie dopłatę na 27 tysięcy, czyli wtedy wam cena spadnie do 40 paru tysięcy za taki samochód. Jak macie fotowoltaikę, za 40 parę tysięcy możecie mieć nową furę, którą jeździcie teoretycznie za darmo. Jak wam się oczywiście ta fotowoltaika zbilansuje. I też sprawdziłem, jak wygląda gwarancja, bo to jest dość istotne, bo czasami się decydujecie na zakup nowego samochodu trochę niższej klasy po to, żeby mieć gwarancję. To jest tak, 2 lata na wszystkie te podzespoły mechaniczne samochodu i plus 8 lat i 120 tysięcy kilometrów na baterię, czyli 8 lat macie spokój, bo ta bateria jakby wam spadła tam poniżej 75% pojemności, to wtedy będzie informacja o tym, że możecie ją wymienić w ciągu 8 lat. Tak więc całkiem nieźle. 92% naładowane i chyba mam 153 km do przejechania. Tu jest bateria w okolicach 30 kWh. Też spojrzymy na tą ulotkę, bo nie mam jej przy sobie i zobaczymy, jak to będzie. Może trochę sobie położę to siedzenie. Tak to wygląda w środku, jak widzicie. Wskaźniki może, bo to jest ciekawe, jak to jest zorganizowane. No, spodziewacie się, skoro samochód jest najtańszy, to muszą być pewne oszczędności. No i nie może wyglądać jak Mercedes S-klasa, tylko może wyglądać jak Dacia. Tak to właśnie wygląda. Widzicie, że tak no surowo jest tu jakiś nawet wyświetlaczek. Coś tu się będzie działo. Jest radio. Są nawet jakieś sterowanie na kierownicy. I tak, tu macie selektor kierunku jazdy. Taki mechaniczny, nie? Że musicie sobie go przełączyć fizycznie. Czyli jak gdzieś tam zaparkujecie, no to trzeba fizycznie pstryknąć to na neutral. Nie będzie tak jak zazwyczaj jest to w elektrykach, że to jest tylko pstryczek i on se sam wróci do pozycji neutral, jak go wyłączycie. Macie też kluczyk klasyczny, którym ten samochód będziecie odpalali. No i tak jak widać, tutaj jest sterowanie jakimś limiterem, widzę, jest gniazdo zapalniczki, sterowanie klimatyzacją, sterowanie szybami, bo nie ma tutaj, drzwi są takie płaskie, to się zaraz przyjrzymy, jak w ogóle ten samochód wygląda. Klimatyzacja manualna, widzicie coś takiego a la radio. Kierownica w zasadzie i tutaj jest regulacja lusterek nawet dana w ten sposób, że tu jest u dołu, czyli żadne dodatkowe przewody nie wchodzą w drzwi. No. Strona to wskaźnik, jak odpuszczacie, no to macie hamowanie rekuperacyjne i widzicie poziom tego hamowania. Jak dodajecie gazu, to widzicie, kiedy jesteście na zielonym poleu, czy ekonomicznie, a kiedy wchodzicie na czerwone pole, jest nieekonomicznie. Szybkość jazdy, no i tutaj jest naładowanie akumulatora plus mamy świecącą literkę D, to znaczy, że jesteśmy w trybie drive. Regulacja głośności, tylko niestety takim guzikiem, nie ma nic w kierownicy, bo tu widzicie, że są zaślepki. Jest limiter,
Ale wygląda tak, jakby też miało być do tempomatu. Jest jeden wolny guzik, to być może to jakiś tempomat jest. Gniazdo zapalniczki. Klimatyzacja, mam wrażenie, że w ogóle nie działa. Tylko mieli powietrze. Trzeba by tu sprawdzić, czy w ogóle jest czynnik, bo może nie ma czynnika. Jest tryb noc, jest tryb dzień. I co ciekawe, ten przełącznik, co mówiłem, on jest taki fizyczny, czyli jak włączycie go, to on nie wróci na N. Ale jest kamera cofania, co ciekawe. Możemy sobie tu jakieś kontrasty zrobić. Jest neutralny, jest drive i teraz bym chciał z tego wyjść i co? I mamy multimedia, czyli jest jakieś połączenie Bluetooth, możemy zrobić, mamy USB, mamy obsługę telefonu, mamy nawet chyba jakąś nawigację, żeby się pojawiła. Tu są jakieś ustawienia, ostrzeżenia, jeśli chodzi o nawigację i ustawienia, jeśli chodzi o sam system. No jak widzicie, nie działa jakoś szczególnie wolno, ale też nie działa też szczególnie szybko. Jeśli chodzi o zużycie, 14,7 na tym odcinku, bardzo krótkim, bo go zrestartowałem przed sekundą. TMPS reset, nie wiem co to jest. Może nie będę nic resetował. A tak jakby był tempomat, nie? Czy tutaj jest limiter? Więc to jak włączę. Ogranicznik, ale nie ma tempomatu. Czyli tutaj się ogranicznik zapala. Widzicie na tym środkowym. Może skręcę tą klimatyzację, bo tylko hałasuje i tak nic nie daje. I przejechałem 1,9 km. No to pojeździmy więcej. 188 km zasięgu. Mam 89% baterii. Tak to wygląda i tutaj u góry, jak sobie przełączacie, to macie wsteczny, neutralny i drive. I w zasadzie to jest wszystko, jeśli chodzi o komputer pokładowy i inne rzeczy. Tu jest blokada z szyb, wyłączenie czujników parkingowych, zmiana lusterka, regulacja, przełącznik świateł. I wyłączam. O. W ogóle ciekawa sprawa jest tak, że jak odpalacie tego sprzęta, to wchodzicie, zapalają wam się wszystkie kontrolki i jeszcze musicie tak jak gdyby go odpalić rozrusznikiem, żeby się zapalił przycisk OK. Dobra, wyłączę go na razie. Tak wygląda sterowanie, kluczyk razem z pilocikiem. Zobaczmy, jak to z zewnątrz wygląda. Siedzenia z takiej Sky, nie będę wam już mówił, co się dzieje z dupskiem, jak się siedzi na takiej Sky. Nie jest fajnie. Wolałbym zdecydowanie, żeby te siedzenia były z czegoś innego. Z tyłu, jeśli chodzi o miejsce, to wygląda tak. Ja czuję się ściśnięty w środku, a tu widzicie, że miejsca na nogi też nie jest za dużo. Tak więc jest to bardzo kompaktowy samochód. Tu też jest Skaja, nie ma tego środkowego podnoszenia, ale chociaż są elektryczne szyby z tyłu. Tak to wygląda. W ogóle jak wygląda z boku, proszę bardzo. No nawet tak bardzo tego oka nie kole. Muszę powiedzieć, że nie wygląda jakoś wyjątkowo niefajnie. Nawet można powiedzieć, że jest do zaakceptowania. Tu widzę, że są jakieś relingi, jeszcze chyba oklejone jakąś taśmą. Druga strona tak się prezentuje. Jest jeden schoweczek. Nie wiem w ogóle, po co to jest zrobione, bo to dość mocno ja tutaj czuję, że mam ograniczone ruchy. I co ciekawe, jeżdżąc Fiatem 500 tydzień temu, czułem, że tam jest więcej miejsca niż tutaj w tej Dacia. Tutaj wydaje mi się, że jest bardziej jakoś, przede wszystkim się wyżej siedzi i jest tak wąsko tutaj w tej sekcji nóg. Zobaczmy jeszcze może bagażnik. Tak wygląda, jest ładowareczka w zestawie, zobaczymy jakiej mocy, 10-amperowa, czyli każda sieć powinna wytrzymać, jest kabel, jest koło zapasowe, nie jakaś chemia, jest normalnie koło zapasowe, tutaj jakieś zabezpieczenia gumowe są, bagażnik, chyba lepiej niż w tym Fiacie 500. Nie wiem, czekam na opinię, czy to się wam podoba. Czy to się wam nie podoba? Taki rzut oka na te fotele ze Sky, czy z jakiejś pewnie ekoskóry z bananów zrobionej, czy z czegoś. Jest guzik do zamawiania sosu oczywiście, bo już teraz takie są wymagania. No i tyle, no nie ma podłokietnika, co mogę powiedzieć. Człowiek przyzwyczajony do podłokietnika cierpi. Wszystko, no widzicie, plastik, fantastik, tutaj jakieś takie fortepianowe plastiki są wstawione, ale przypominam, to jest 70 tysięcy za samochód elektryczny, a z dopłatami pewno będzie kosztowało ze 42 albo 43. No i są przynajmniej gumowe dywaniki, tu nie wiem, może nie oszczędzają. Dobra, muszę teraz trochę tym pojeździć wynalazkiem, żebym sobie mógł wyrobić jakieś zdanie, bo na razie
Zawieszenie całkiem fajnie sobie daje radę. Nie jest hałaśliwe, nie jest za twarde. Miłe zaskoczenie. Na zawieszenie nie narzekam. Zobaczymy, jakie prędkości tutaj się też uda osiągnąć tym sprzętem. Nie? Bo w 500C był mniejszy bagażniczek. Czy tak trochę oszukuję, żeśmy doszli do wniosku ten samochód, że z zewnątrz wygląda jak byłby duży, ale w środku gabarytowo nie jest taki duży, jakby się oczekiwało. Najpierw nakarmimy jednego, a teraz nakarmimy drugiego. On też ma z przodu. Tutaj powinna być taka wajcha do odmykania. Jest wajcha i od razu może sobie zobaczmy, co pod maską, nie? Wajcha wygląda tak, że tu nam wskakuje złącze CCS, a już nowe oznaczenia do ładowania. Nie wiem, czy są bardziej czytelne, ale jest klasyczne. Widzę jednofazowe i do prądu stałego 30 kW taką moc przyjmuje, a pod maseczką można powiedzieć, że pusto. Jakby to plastikiem zabudowali, to by jeszcze wszedł, słuchajcie, taki bagażniczek, no, chociażby na zasilacze jakieś. Silniczek, z tego co pamiętam, zaraz spojrzymy sobie w tą rozpiskę, to 44 konie mechaniczne, tak więc dwa maluchy, można powiedzieć, bo maluchy miały chyba po 21 albo 22 konie. Ale to sobie zaraz sprawdzimy. A widzę, że są spryskiwacze na rurce podłączone, a jeden spryskiwacz, a jedna wycieraczka. Zaraz go tutaj zasilaczykiem podłączymy. Wpinacie taki zasilacz do samochodu, to sugeruję, żeby zawsze go bezpośrednio do gniazdka, bez żadnych przejściówek, złodziejek, przedłużaczy i innych rzeczy. Bo to jednak będzie, no, w tym przypadku 10 amper, często jest 16, które będzie obciążone przez kilka godzin. Tak więc jak stosujecie przedłużacze, to muszą być przedłużacze takie o większej mocy, z większym przekrojem, z grubszymi kablami po prostu. Tak wygląda informacja. Za 3 godziny i 30 minut się naładuje z 77%. I malowaniu z pomarańczowymi wstawkami trochę lepiej to wygląda, nie? Już taka biała. Ale chcieliśmy sobie przejść do parametrów, jak ta furka ma, no to przechodzimy. Tu się to zaczyna wszystko. Albo i nie. A tutaj jest w zasadzie tylko tyle. Silnik 33 kW, 44 konie mechaniczne, akumulator 26,8 kWh. Nie wiem, czy netto, czy brutto. Ładowanie z gniazdka 6,6 kW, ze stałego, z szybkiego 30 kW. Zasięg 230 albo 305. Maksymalna prędkość 125 na godzinę. No to nawet możemy sprawdzić, czy taka prędkość maksymalna jest. I tak wyglądają. Jest opcja Comfort i Comfort Plus, ale czym ona się różni tym? Media Nav, nawigacja, radio DVB, duplikowanie ekranu smartfona kompatybilne z Apple CarPlay, Android Auto. O, to może to będzie działało nawet. Zaraz zbadamy. Także tak wygląda specyfikacja. Pewnie do pobrania ze strony Daci dla tych, co są zainteresowani. Długość 374. Wysokość 151, a jeszcze masa by była fajna i zobaczyć, ile to waży. Ale nie jest nigdzie wyszczególnione, niestety. Ładowanie zakończone, zablokowane to jest. Dwa razy trzeba nacisnąć, żeby wyciągnąć wtyczkę. Zobaczymy, ile nam zaraportuje z pełną baterią. Tak wyglądają diodówki z tyłu. Nawet fajnie. A na przodzie wygląda to tak. 212 km mamy zasięgu na pełnym akumulatorze, to co wyświetla. U góry diodówki, na dole zwykłe żarówkowe. Niestety światła. I to mi przeszkadza, ta półka mi wchodzi w jedną nogę, a w drugą nogę wchodzi mi to coś. Tak więc mogliby z tego zrezygnować, no to mogłoby być zupełnie gdzie indziej, nawet tutaj na dole pod klimatyzacją, czy gdzieś w innym miejscu, byłoby na pewno więcej miejsca. Bo tak to kształt całkiem ciekawy tego samochodu. Taki, no, mały SUV-ik jest i szczególnie ten z tymi pomarańczowymi dodatkami wygląda fajnie.
Więc zobaczymy żwawość, jak dzisiaj będzie wyglądała tego rozwiązania. Co ciekawe, faktycznie działa Apple CarPlay. Podłączony jest telefon. No to jest fajne rozwiązanie, tak jak powiedziałem, dla małych samochodzików, które nie mają jakiejś mocy dużej, to proszę bardzo, jest telefon podłączony, wszystko z telefonu przechodzi. No, zaskoczenie, to jest duże zaskoczenie. In plus. Na pewno wiele osób będzie z tego zadowolone, że no to głośniki jakby były nieco lepsze, bo faktycznie tutaj ta jakość reprodukcji dźwięku no jest taka, jaka jest, nie? Nie jest najlepsza. Głośniki w ogóle są tutaj umiejscowione, nie ma w drzwiach, nie? Czyli żadne druty nie idą do drzwi oprócz do centralnego zamka. I ta jakość tego dźwięku nie porywa, ale jest Apple CarPlay, jednocześnie ładowanie telefonu. To całkiem fajna opcja. Chyba pierwszy raz jadę samochodem, który ma jedną wycieraczkę. Nie wiem, czy tam do końca to wszystko jest dotarte, ale teoretycznie od strony kierowcy jedna wycieraczka funkcjonuje. A przed wyjazdem na trasę szybkiego ruchu odpalimy sobie dragi. Ja on się tu ładnie skonektuje z tym wszystkim, żebyśmy mogli ocenić przyspieszenie. Nawierzchnia, no już gdzieniegdzie sucha, może bardziej sucha niż mokra, tak więc nie powinno być poślizgu, bo tu nie ta moc. Ten wynik nie jest bardzo imponujący. 19,59, 20 sekund do setki, to trzeba mieć pas startowy, żeby w ogóle taką prędkość, słuchajcie, osiągnąć. 349 metrów to zajęło aż. No i są zweryfikowane, bo spadek tylko 0,14%, tak więc w normie. Widzicie te wszystkie wykresy momentów i różnych innych rzeczy, no i różnice wzniesień. Nie ma petardy. Słuchajcie, tak się zastanawiam, że to jest dobra opcja dla nastolatka, taka fura. Rodzice kupują nastolatkowi albo nastolatce. Po pierwsze, wiedzą, że nie będzie szalał, no bo 20 sekund do setki to nie jest osiągnięcie kosmiczne. Wiedzą, że nie odjedzie od domu dalej niż na 75 km, no bo musi wrócić się naładować. No, może 80, może w porywach do 90, ale generalnie w takiej okolicy. Będzie musiał wrócić na noc i na co najmniej na te 8-9 godzin, żeby naładować furę. Prędkość maksymalna z tego, co widzieliśmy w karcie katalogowej, to jest 120 km na godzinę, czyli też nie będzie szaleństwa. No idealna fura dla nastolatka, idealna fura dla dostawcy pizzy. W miarę szybko, na prędkości miejskiej ok, bus pasem tnie, żeby dostarczyć świeżą, ciepłą pizzę i fura jest za niewielkie pieniądze. Z tego, co widziałem, to też jest dostępny ten temat dla przedsiębiorców, te dopłaty. W pierwszej tej akcji nie było. Nie widzę też czegoś takiego jak po prostu tu jest podana kwota dopłaty, nie? Nie jest podane, że to jest procent ceny, ale maksymalnie to jest tyle i tyle. Czyli zakładam, że ale nie jestem pewien na 100%, że do każdego samochodu dostajemy te 18,5 albo 27, jeżeli mamy kartę dużej rodziny. Tak więc na ten program już wydaje się być taki trochę bardziej fajny, no bo przy takim tanim samochodzie on wam potrafi na połowę jego wartości zniwelować, nie? Czyli jest wtedy większe uzasadnienie, żeby taką furkę kupić. No i zgodnie z tym, co producent opisał, 125 to jest jego faktycznie maksymalna prędkość. No może z góreczki trochę się tam chce więcej jeszcze rozwinąć, ale to myślę, że tylko na wyświetlaczu widzę, że jest teraz 127, a i tak będzie ze 123-124. W takim wypadku głośność no nie jest cicho, ale nie jest też jakoś zadziwiająco głośno. Jak wam powiedziałem, naprawdę fajne zawieszenie, fajnie dobrane do tego samochodu, do tej wagi tej baterii, nie jest hałaśliwe, fajnie sobie daje radę na tych wszystkich zniekształceniach naszych dróg, wiecie, jak to się jeździ pasami, które są powyginane przez ciężarówki. No i to na pewno nie jest też samochód, w którym byście chcieli jechać z gór nad morze, bo myślę, że byście się wymęczyli. No i przede wszystkim, jeżeli ktoś by jechał z tyłu, to szczerze mu współczuję, jeśli chodzi o ilość miejsca na nogi. Jedzie, zgodnie z tym, co producent w karcie katalogowej wskazał. Górkę mi do 119 zeszło, bo nie miał mocy, żeby się wciągnąć ze 100 kilowcem. No jeszcze dodatkowo zaczął padać deszcz i tak się na trasie spisuje pojedyncza wycieraczka. Nawet daje radę. Trochę takie dziwne dźwięki wydaje ta szyba, jak się ją otwiera.
Nie wiem, z czego to wynika, ale tak to właśnie jest. Pora się rozstać. Słuchajcie, z tym sprzętem kaskaderskim wyjadę stąd. W taki gorący dzień, powiem szczerze, że jak się siada na tej nagrzanej na słońcu czarnej Skyi, to dobre jest przypalanie. No ale w zasadzie nie o tej Skyi. Pooglądaliście, jak mi się tym sprzętem jeździło. No i możecie sami skomentować, jak to widzicie. No na pewno cena jest atrakcyjna i cena czyni cuda, jak się to mówi, ale zobaczymy, czy faktycznie te cuda uczyni, czy będą klienci na ten samochód. Ale jak nie mam, pewnie będą. O tych zaletach i o tym, gdzie go widzę, już wam powiedziałem. A mnie pozostaje tylko i wyłącznie podjechać tutaj do Renault w Kielcach i zostawić, Renault Dacia, zostawić sprzęt i może jeszcze wysępić coś innego, bo widziałem, że stał tutaj przynajmniej, na razie go nie ma, ale stał ostatnio, nie, stoi Renault Zoe, to jest elektryk taki już bardziej na miarę, mam nadzieję, że pojawi się opcja, żeby też i tego Zoe sobie troszkę przetestować. A tutaj zjeżdża Dacia do bazy. Ciach, Spring.